Telewizja w Polsce.pl. Mamy cząstkowe, gorące pytania oczywiście. Mamy takie cząstkowe różnego rodzaju statystyki dotyczące pierwszej tury wyborów. Między innymi jest ta statystyka z podziałem na to, jak głosowały płcie, czyli jakim powodzeniem cieszyli się kandydaci wśród kobiet i wśród mężczyzn. Proszę pokazać tę tabelkę. O właśnie, i cóż się okazuje? Okazuje się, że wśród kobiet wygrał Andrzej Duda, a nie Rafał Trzaskowski. O, inni kandydaci to rzeczywiście zostali w tyle. Tych dwóch panów walczyło o tytuł, no nie wiem, mistera uniwersum. W każdym bądź razie spotkamy się dzisiaj w kobiecym gronie, bo kobiety chyba najlepiej potrafią ocenić walory męskich kandydatur. Eliza Olczyk, publicysta, i pani poseł Anna Maria Siarkowska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie bez kozy wspomniałam o tym konkursie na Mister Uniwersum, dlatego że Manuela Gretkowska, której również nie można odmówić umiejętności oceny męskiego wdzięku, szarmu, aparycji, powiedziała: od 1989 roku nie mieliśmy tak fotogenicznego prezydenta Warszawy, ani uwodzicielskiego kandydata na prezydenta Polski. Jednak okazało się, że nie uwiódł wystarczającej liczby kobiet Rafał Trzaskowski, żeby wygrać w tej klasyfikacji z prezydentem Dudą. Pani Elizo, dlaczego tak się stało? Czy rzeczywiście kobiety głosując zwracają uwagę na wygląd kandydata? Mówiło się Polski Kennedy i o Hołowni, i o Trzaskowskim. Jak to jest z tą oceną przez kobiety w procesie wyborczym atrakcyjności kandydata? No pani redaktor, szanowni państwo, podobno w ogóle dobrze być urodziwym i przystojnym, bo to w ogóle w polityce pomaga. Więc nie tylko Rafałowi Trzaskowskiemu, ale wszystkim kandydatom. Jeżeli wyglądają korzystnie, mają ładne garnitury, są ładnie ubrani, ładnie ostrzyżeni i jeszcze się ładnie wysławiają, i tego życzę absolutnie wszystkim kandydatom. Natomiast myślę, że w tym wypadku akurat to zeszło na drugi plan. Ja tak zastanawiałam się nad tą tezą, którą pani postawiła, dlaczego więcej kobiet niż mężczyzn głosowało na Andrzeja Dudę. To nie jest duży odsetek, prawda? Bo to jest raptem 1%. 42% kobiet głosowało na Andrzeja Dudę, 41% mężczyzn. Ale przepraszam pani Elizo, ale znacznie więcej kobiet głosowało na Andrzeja Dudę niż na Rafała Trzaskowskiego, bo tam chyba podwójne przebicie, 20 kilka. Nie, 30, tak? Mi się. No nie wiem. To też wydaje mi się, że ten odsetek jest nieznaczny. Niemniej jednak tak się zastanawiałam nad tym, dlaczego kobiety poparły tutaj Andrzeja Dudę, i pomyślałam sobie, że może jest to efekt na przykład zasiłków na dzieci. No, kobiety bardzo zwracają uwagę na tego typu sprawy, i choćby dlatego, że jednak główna opieka nad dziećmi spada właśnie na nie. No i fakt, że te zasiłki się pojawiły, czyli mówię tutaj o programie 500+, czy programie Wyprawka Plus, mogło mieć swoje znaczenie, bo tak naprawdę to przecież przez 25 lat od transformacji żadnych zasiłków nie było. Na samym początku były jakieś groszowe zasiłki, ale po drodze one tak się zdewaluowały, że to w ogóle były śmieszne pieniądze. Natomiast te 500 zł na każde dziecko, no to już jest istotna różnica. Znaczy, to może być istotna różnica w budżecie domowym, i być może to przekonało panie, a także być może właśnie 13 czy 14 emerytury, no bo wiadomo, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, w populacji starszych osób jest ich więcej, no i to mogło przeważyć po prostu. Czynnik ekonomiczny na pewno ma swoje znaczenie przy tego typu decyzjach, ale zanim poproszę panią poseł Siarkowską o skomentowanie tego, to jeszcze chciałabym przytoczyć taką opinię z internetu, która głosi następującą opinię. Taka opinia pojawiła się w internecie w wykonaniu pani Magdaleny Dukaczewskiej, która napisała, że jeśli głosują na niego, czyli na Andrzeja Duda, kobiety, to te o niskim wykształceniu i dochodzie, niepracujące. Więc teraz mamy tak: te, które pobierają zasiłki, niski dochód w ogóle mają, niepracujące i właściwie bardzo słabo wykształcone. Pani poseł, no to jest taka wyborczyni PiSu, kobieta wyborca PiSu? Nie, myślę, że tutaj opinia pani Dukaczewskiej jest po prostu zwyczajnie wyssana z palca.
I absolutnie to jest takie uogólnienie mocno krzywdzące co do wykształcenia, co do tego, czy kobieta pracuje, czy nie pracuje. Co więcej, uważam, że jako kobieta, która powinna sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest rola w ogóle kobiet w życiu społecznym, że część kobiet po prostu wychowuje dzieci i tą na przykład aktywność zawodową przekłada na późniejszy czas, a powinna o takich kobietach, ponieważ tam jest kobietą, pani Dukaczewska, wyrażać się z szacunkiem, a widać, że w takiej wypowiedzi tego szacunku po prostu nie ma, ale niestety tak pobrzmiewają nutki pogardy. Ja powiem szczerze, że jeżeli tak naprawdę chcielibyśmy na poważnie analizować przyczyny, dla których kobiety dzisiaj głosowały na Andrzeja Dudę, to na pewno trzeba by było przeprowadzić jakieś poszerzone badania socjologiczne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj odegrały rolę również inne czynniki, poza tymi, które wcześniej pani redaktor Olczyk wspomniała, związanymi z programem wyborczym, z programem, który jest ukierunkowany na rodzinę, na jej stabilność, trwałość, bezpieczeństwo. Również bezpieczeństwo socjalne. Myślę, że oprócz też takich tych elementów, o których wspomnieliśmy, i oprócz bardzo dobrej prezencji kandydata, dużą rolę odgrywa to, jak ten kandydat się zachowuje i jak się zachowuje również w stosunku do kobiet. Pan prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem o ogromnej klasie i o kobietach zawsze się wyraża z dużym szacunkiem, z taką afirmacją. Mnie na przykład kiedyś bardzo mocno ujęło to, jak mówiąc też o swojej żonie, powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby jego żona miała wyrzucać śmieci, prawda, odnosząc się do obowiązków domowych. I właśnie w takich słowach pobrzmiewa właśnie to, czym pan prezydent Andrzej Duda emanuje na co dzień. Właśnie ten szacunek do kobiet, do ich roli, tą konieczną pomocniczość mężczyzn, jeżeli chodzi też o włączanie się w te obowiązki domowe. To wszystko, myślę, że ten szacunek dla kobiet jest bardzo ważny. Kobiety są na to bardzo wrażliwe. On jest zresztą też wpisany bardzo mocno w kulturę polską. Oczywiście pewien prymitywizm, który obserwujemy niestety w polskim społeczeństwie w stosunku do kobiet, również czasami się zdarza, ale nie jest to element immanentny polskiej kultury, tylko jest to niestety pewne są naleciałości, które z różnych względów występują. Natomiast w polskiej kulturze zawsze jest i zawsze był właśnie ten ogromny szacunek do kobiet, a pan prezydent ten szacunek zawsze wyraża. I tutaj można być naprawdę człowiekiem wykształconym, przystojnym i znającym wiele języków, ale jeśli tego szacunku właśnie nie czuć, tak, a to się ten szacunek nie jest odpowiednio wyrażany i prezentowany przez kandydata, to automatycznie też nie zaskarbi się tego zaufania kobiet. A myślę, że wiele kobiet po prostu to zaufanie do Andrzeja Dudy ma. I cieszę się, że tak wiele kobiet właśnie poparło tego kandydata. Myślę, że to jest dobry wybór. Ja się również tym kierowałam, zawsze pan prezydent Andrzej Duda, właśnie tym szacunkiem do kobiet, ale też do innych osób, bo spójrzmy w ogóle, w jaki sposób się kandydat wyraża. Pan prezydent się wyraża o innych osobach, o swoich również przeciwnikach politycznych, zawsze z wielkim szacunkiem. No właśnie, pozwolę sobie w tym momencie pani poseł przerwać, dlatego że mówi się, wielokrotnie się mówiło, że w tej kampanii w tym roku, w tych wyborach prezydenckich kwestia wiarygodności będzie odgrywała dużą rolę, ale mnie się wydaje, że również kwestia szacunku i na drugim biegunie pogardy, bo po tych wynikach pierwszej tury wylało się może takiej pogardy ze strony tych elit sprzyjających drugiemu kandydatowi, który przegrał pierwszą turę. Pogardy właśnie wyrażającej się w takich słowach oceny tego elektoratu, a to kobiet, a to wieś głosowała, bo tam są analfabeci prawie bez wykształcenia i starzy ludzie głosowali, a oni to tylko za tą trzynastkę i tak dalej, za tą trzynastą pensję, więc trochę tej pogardy się wylało. Ale pani Elizo, bo to jest taka kwestia, że te kobiety, o których pani mówiła, które
które mogą głosować na prezydenta i na frakcję, na siłę polityczną, która go wspiera, która tak jakby przez większość sejmową może realizować te postulaty, że te kobiety do 500+, 300+, 13 emerytura, 14 emerytura, jeszcze ta emerytura mama plus i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest taki elektorat roszczeniowy, który jak mu się nie da, to nie pójdzie do tych wyborów, nie zagłosuje. Przecież mieliśmy zupełnie inne sytuacje. Mówiło się, że to kobiety będą stawiały, one zdecydują o wyniku tych wyborów, prawda? Że ci postępowi, ci, którzy chcą wprowadzić aborcję na życzenie, ci, którzy chcą zrównać płace kobiet i mężczyzn, ci, którzy chcą rzeczywiście, że to całe pokolenie 30-25-latek i może troszeczkę więcej, że pójdzie za tymi liberalnymi kandydatami. Okazało się jednak, że nie, trochę zabrakło tych głosów. Skąd to się wzięło? No jednak chciałam zaznaczyć, że wśród młodych ludzi, takich do 29 roku życia, pan prezydent Andrzej Duda znalazł się na 4. miejscu. Co piąty taki młody człowiek na niego głosował. Więc rzeczywiście ci młodzi ludzie, oczywiście oni rzeczywiście poszli i za Rafałem Trzaskowskim, i za Szymonem Hołownią. Natomiast, i za Krzysztofem Bosakiem. I za Krzysztofem Bosakiem, tak. Natomiast, ale tam głównie mężczyźni, zwracam uwagę, bo akurat w tym elektoracie tylko 4% kobiet było spośród tych, które głosowały na Krzysztofa Bosaka, więc tam jednak głównie młodzi mężczyźni. Natomiast ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że to nie ma w tym nic złego, że ludzie podejmują decyzje na takiej podstawie, że dostają zasiłki na dzieci, że im się polepszyło, że mogą te dzieci lepiej wykształcić i w związku z tym mówią, to jest partia, na którą będziemy głosować. No, przecież to jest tak zupełnie naturalne, że ci, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego, też mają pewnego rodzaju jakieś tam benefity, uważają, że on będzie na przykład obniżał podatki, a ktoś dobrze zarabia, no to jest za tym, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem, czy Platforma Obywatelska, żeby rządziła. I tego typu elementów jest zawsze masa. Więc po pierwsze, nie należy ludzi potępiać, dlatego że na przykład uważają, że teraz im się żyje lepiej, dostają te zasiłki i w związku z tym głosują na partię rządzącą. A cóż, po drugie, cóż jeszcze mogę powiedzieć o tym elektoracie? To oczywiście, że to nie jest elektorat roszczeniowy, bo... Musimy, pani Elizo, musimy już w tym momencie kończyć. Tak, jedno zdanie. Dobrze, mogę jeszcze? Tak, jedno zdanie, proszę. 500+ trafiło do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy byli zamożni, czy nie. I w związku z tym nie wiemy, jak to jest, jak to wpłynęło na decyzje wyborcze, ale na pewno nie jest to tylko elektorat roszczeniowy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Maria Siarkowska, klub Prawa bardzo i Sprawiedliwości. Dziękuję, pani redaktor. Prawa i Sprawiedliwości. Pani Eliza Olczyk, redaktor Eliza Olczyk, publicystka, były bardzo. Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję paniom, dziękuję państwu i do zobaczenia.